Dzień dobry, witam Państwa. Szymon Gilis po tej stronie, Słowiańska Agencja Prasowa. A moim gościem w dniu dzisiejszym kolejny już raz jest dr Piotr Grochowski, który jest... Dzień dobry, witam serdecznie. No, jestem folklorystą i etnologiem i kulturoznawcą, tak można powiedzieć. Pracuję w Instytucie Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i zajmuję się głównie kulturą ludową, tradycyjnymi wierzeniami i obrzędami, które były praktykowane dawniej na terenach słowiańskich. Całkiem sporo, tak szczerze mówiąc, rzeczy możemy się od Ciebie dzisiaj dowiedzieć. A w jakim celu dzisiaj się spotkaliśmy? No, spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o takim fantastycznym obrzędzie, który się, no nie tylko o obrzędzie, tylko też o osobach, które się nazywają dziadami. No właśnie, i tutaj pierwsza sprzeczność, która może pojawić się w umyśle normalnego zjadacza chleba, jest to, czym są dziady, albo kim są dziady? Jak to rozszyfrować? No, trzeba by zacząć od tego, że samo słowo dziady w języku polskim, ale też w innych językach słowiańskich jest wieloznaczne. W ogóle ciekawostką jest to, że słownik Gwar Polskich pod redakcją pani Okoniowej, tam jest wymienione aż 57 znaczeń słowa dziady. No, nie ma potrzeby, żeby tutaj wszystkie streszczać, ale warto sobie przypomnieć, że dziad to jest zarówno ojciec ojca czy ojciec matki, ale dziady to są też przodkowie. W niektórych regionach obrzędy poświęcone przodkom nazywano dziadami. Poza tym wędrowni żebracy w tradycyjnej kulturze też bardzo często byli nazywani dziadami. W pewnych formach obrzędów kolędniczych mamy dziady. Dziady noworoczne, dziady śmiguśne. Również na weselach pojawiają się tak zwane dziady weselne. W innym jeszcze zastosowaniem tego słowa to jest ostatni snop zboża, który jest zbierany na polu i później w trakcie wieczerzy wigilijnej jest wnoszony do izby. To też jest często nazywane dziadem. Więc to słowo pojawia się w bardzo wielu znaczeniach i w bardzo wielu kontekstach. I to nie jest przypadkowa zbieżność tych znaczeń, ponieważ za nią się kryje pewna idea. I jest to taka idea, że w kulturze tradycyjnej wierzono w to, wierzono w taką bezpośrednią i stałą łączność osób żyjących z tymi, którzy już zmarli i są naszymi przodkami. Stąd jakby ta idea, która ona przenika jakby wiele sfer i wiele działań w kulturze tradycyjnej i stąd taka popularność tego słowa dziady też. No i jest tego trochę znaczenia, ale powiedz mi, ale jak to dziad na weselu się pojawiał? Przecież to no, niezbyt miło się w tej chwili chyba wspomina takie wspomnienia. Dziad na weselu, on się pojawiał zazwyczaj w postaci takiej, że ktoś się przebierał za takiego dziada, czyli w taki strój, jakiś kożuch odwrócony na lewą stronę, jakieś łachy, torba, kij, czasami jakaś maska na twarzy z kożucha zrobiona. Czyli ktoś z weselników albo ktoś z sąsiadów, którzy nie byli zaproszeni na wesele, zwykle to się odbywało w drugi dzień wesela, to byli tak zwani inaczej przebierańcy weselni. To nawet do dzisiaj w niektórych rejonach, na niektórych weselach taka zabawa się pojawia, że przychodzą niezaproszeni goście, którzy są poprzebierani. No i w kulturze tradycyjnej jakby jedną z takich przebranych osób właśnie był dziad. Dlaczego? Dlatego, że wierzono, że wędrowni żebracy, czyli dziady właśnie, oni są w pewnym sensie przedstawicielami świata zmarłych. To znaczy taki dziad, który wędrował od wsi do wsi, to był wędrowcem. Nie wiadomo było, skąd on przychodzi do końca, dokąd idzie, kim on jest, prawda? Był jakby trochę poza nawiasem tej społeczności lokalnej. I symbolicznie reprezentował świat zmarłych. I teraz ważne jest to, że właśnie w takich momentach przełomowych, zarówno w tym cyklu rocznym, jak i w momentach przełomowych życia ludzkiego, pojawienie się dziada,
który symbolizował zmarłych przodków, było bardzo ważne, ponieważ wierzono, że ono zapewnia pomyślność w tym nowym etapie życia, czy w nowym cyklu rocznym. Dlatego bardzo ważne było, żeby taka postać się właśnie na weselu między innymi pojawiła, i on zwiastował właśnie paradoksalnie, on zwiastował pomyślność, dostatek, bogactwo poprzez to, że jakby symbolizował tych przodków, którzy byli jakoś tam odpowiedzialni, czy opiekowali się tym dostatkiem i urodzajem, i płodnością. Stąd właśnie też między innymi dziad się pojawiał na weselu. Tacy dziadowie nie wykorzystywali swojej statutu społecznego w takich sytuacjach, bo przecież co, no jak się pojawił na weselu, no to trzeba było go ugościć, bo jest no, przedstawicielem przodków i to swoich własnych. Jak to wyglądało na takim weselu? Dawano mu gorzałkę, jedzenie? Co tam się robiło? To znaczy, trzeba uściślić przede wszystkim jedną rzecz, że stosunkowo rzadko, znaczy bywały takie sytuacje i czasami w źródłach etnograficznych trafiamy na takie informacje, że na weselu pojawiał się rzeczywiście żebrak, to znaczy dziad, który gdzieś tam wędrował po okolicy, był zapraszany na wesele, ale to raczej stosunkowo rzadko się zdarzało. Dużo częściej powszechne było to, że ktoś, tak jak powiedziałem, się przebierał za tego dziada. To byli sąsiedzi po prostu. Zazwyczaj jakaś dalsza rodzina, sąsiedzi, którzy nie byli zaproszeni, nie byli gośćmi weselnymi, oni się przebierali. I teraz oczywiście, tak, bardzo ważne było, żeby ugościć takiego dziada, takich dziadów właściwie, bo to zwykle to nie była jedna osoba, to było kilka osób, które się przebierały. I bardzo ważne było, żeby ich ugościć, to znaczy jeżeli oni wchodzili na to wesele, no to nie można było ich ani wygonić, ani jakby tam źle potraktować, tylko trzeba było ich nakarmić, napoić wódką. Oni tam zwykle też odgrywali pewne scenki, takie różne, zazwyczaj zabawne, mini taki teatr weselny się tam odbywał i składali oczywiście życzenia młodej parze i w zamian za to byli goszczeni, pojeni alkoholem i karmieni. Chyba ostatnim razem, jak kolejny raz oglądałem sobie Konopielkę, którą no, polecam wszystkim, bo naprawdę fantastyczny film, była tam taka sytuacja, gdzie pan domu opowiadał, że właśnie jako żebrak ten Pan Jezus przychodzi do nich i nie można go stamtąd przepędzić. Czy w XIX-wiecznej albo wcześniej wsi polskiej takie tradycje były, czy nie wiem, jakoś żebraków traktowano trochę bardziej na dystans? No, Konopielka jest znakomitym filmem rzeczywiście i tam bardzo ważna jest ta postać żebraka, którą Franciszek Pieczka zresztą gra tego żebraka. I tam jest taka historia, nie wiem czy pamiętasz, że ten żebrak, on zostaje w pierwszym momencie jakby wypędzony, czy nie wpuszczony do domu głównego bohatera, co wywołuje straszną awanturę. I później tam żona bohatera chyba biegnie po wsi, szuka tego żebraka, żeby go z powrotem przyprowadzić. I to jest bardzo charakterystyczna scena, dlatego że właśnie z wędrownymi żebrakami, z dziadami, było związane takie bardzo silne przekonanie, że nie wolno wypędzić takiego dziada. To znaczy, jeżeli on przyjdzie do domu, to trzeba go ugościć, trzeba go przyjąć, nakarmić. Dlaczego? No właśnie to się odwoływało do tego, do tej legendy, czy do, można powiedzieć, mitu nawet, o którym wspomniałeś. To jest to bardzo ciekawa historia, która ma korzenie jeszcze takie przedchrześcijańskie, ale potem została schrystianizowana i my ją znamy z XIX-wiecznych przekazów w postaci takiej właśnie, jak zasygnalizowałeś. To znaczy, że Pan Jezus najczęściej ze świętym Piotrem wędruje sobie po ziemi w przebraniu żebraka.
I w ten sposób jakby wystawia na próbę chrześcijańskie miłosierdzie wiernych. Jeżeli ktoś tego żebraka przyjmie do domu, no to Pan Jezus go błogosławi, prawda, ma szczęście i tak dalej. Natomiast jeżeli tego żebraka nie wpuści, no to oczywiście nie wpuścił Pana Jezusa i w związku z tym również różnego rodzaju kary spotykają takiego człowieka. Więc to jest ten wariant schrystianizowany, ale warto pamiętać, że mamy też i również w polskich zapisach dużo starsze warianty tej opowieści, no bo jest opowieść o piaście kołodzieju i tam na przykład u niego na postrzyżynach, tak, pojawia się też dwóch tajemniczych wędrowców. I teraz bardzo ciekawe jest to, że ci dwaj tajemniczy wędrowcy, oni wcześniej udają się do popiela, który ich wygania. Potem, ponieważ on ich wygonił, to przychodzą do chaty biednego piasta kołodzieja, piast ich przyjmuje i teraz co się dzieje, prawda? U piasta, który nie ma jakby możliwości wyprawienia tych postrzyżyn, nagle w cudowny sposób zaczyna się mnożyć tam jedzenie, picie i tak dalej, nie? A popiela zjadają myszy. I tutaj jakby ta myśl o tym, że obcy, wędrowcy, którzy przybywają nie wiadomo skąd, to są takie postacie sakralne, prawda? Które mogą obdarzyć dostatkiem, bogactwem, jeżeli oczywiście się ich przyjmie i jeżeli się ich potraktuje odpowiednio z szacunkiem, no to oni się odwdzięczają. I to jest jakby to jest bardzo archaiczne takie wyobrażenie, że ci wędrowcy, obcy ludzie, którzy gdzieś z daleka przybywają, no oni tak naprawdę przybywają gdzieś z tamtego świata, więc są takimi postaciami sakralnymi, być może bogami, nie? Więc należy się z nimi dobrze obchodzić. I cały ten kompleks w ogóle wyobrażeń, on się wiązał również w XIX wieku, jeszcze na początku XX wieku z wędrownymi żebrakami. Stąd status społeczny na wsi tych wędrownych żebraków był szczególny, dlatego że właśnie traktowano ich tak, z jednej strony z takim respektem, z dużym szacunkiem, ale też z pewną obawą, tak? Bo to była taka postać, którą no, trzeba było się liczyć, bo on mógł i pomóc, i zaszkodzić. I dlatego ta pozycja tych żebraków była taka bardzo, bardzo wyjątkowa. Czyli taki dziad, jeżeli na przykład został źle potraktowany, to mógł przekląć na przykład, nie wiem, chałupę, czy krowę, czy samego właściciela domu. Jak to wyglądało? Przeklinali ludzi? Tak, takie były wyobrażenia. To znaczy, że dziad, który został obrażony, czy nie wpuszczony do domu, on mógł rzucić przekleństwo. No i w tym momencie to się negatywnie odbijało na całym gospodarstwie. Nie? Dlatego tak jak mówię, to były takie, z tą postacią wiązały się bardzo ambiwalentne odczucia tak naprawdę i wyobrażenia, dlatego że z jednej strony to był ten Pan Jezus w przebraniu, tak? To jest ten obraz, który przywołałeś, no, czyli szacunek do tego. Z drugiej strony lęk, ponieważ tutaj bano się, że ta klątwa może być rzucona, nie? Z trzeciej strony było jeszcze coś takiego, to jest już jakby sygnałem pewnym takiego rozpadu tych tradycyjnych wyobrażeń, czy pewnych takich nowoczesnego sposobu myślenia, że dziad no, był jednak jakimś takim trochę wyrzutkiem społecznym, kimś, kto był, nie wiem, w jakimś gorszej kategorii i stąd też w pewnych kontekstach pojawia się pogarda w stosunku do żebraków, nie? To jest bardzo ciekawy trop, który w języku polskim mocno się zaznacza, mianowicie różnego rodzaju derywaty od słowa dziad, przymiotniki zwłaszcza, one mają charakter bardzo mocno negatywny, prawda? Że coś jest dziadowskie, albo rzeczownik dziadostwo, nie? To zawsze oznacza rzeczy, które są złe, niedobre i do których mamy też negatywny stosunek. Nie? No słynna fraza spieprzaj dziadu, ona też jest nieprzypadkowa. To znaczy ten
to pojęcie dziada tutaj pojawia się w zupełnie innym kontekście i ma zupełnie inne znaczenia. Nie? To znaczy nie szacunek, nie strach, ale pogarda dla osoby, którą nazywasz dziadem, nie? Jak mówisz ty dziadu. Więc to jest bardzo ciekawe, bo to jest cały taki kompleks właśnie niejednorodnych wyobrażeń, które za tym słowem stoją i które wiążą się właśnie z taką ambiwalentnym sposobem postrzegania wędrownych żebraków w XIX wieku i na początku XX wieku, ale te wyobrażenia jakby cały czas trwają i jeszcze od czasu do czasu się gdzieś w kulturze współczesnej pojawiają. Właśnie, a jeżeli chodzi o takie tradycje, bo rozmawiamy tutaj o osobie w postaci dziada, a ja bym chciał z chęcią jeszcze usłyszeć na temat właśnie święta, bo kult zmarłych u nas w kraju jest dość silny. Jednakże mi się wydaje osobiście, że wielu ludzi nie wie o tym, że w dawnych czasach święto dziadów, czyli święto naszych przodków, nie było tylko raz w roku. No tak, święta dziadów odbywały się, można powiedzieć, bardzo często. To znaczy, tak, po pierwsze mamy jakby spory problem z ustaleniem dokładnych momentów i terminów tych świąt. Głównie moim zdaniem z tego powodu, że tych elementów, tych momentów, które były poświęcone zmarłym przodkom, w kulturze tradycyjnej było bardzo, bardzo dużo. To znaczy, moim zdaniem, to w ogóle prawie każdy obrzęd, który wiąże się z jakimś momentem takiego granicznym, czy z momentem przejścia, czy to będą obrzędy cyklu rocznego, czy to będą obrzędy cyklu życia ludzkiego, to każdy taki moment, w jaki posiadał jakieś aspekty zaduszkowe. W jakimś sensie był też poświęcony właśnie przodkom. Stąd dosyć trudno tak naprawdę jest wyznaczyć, powiedzieć tak, mamy tam 2 czy 4 święta zmarłych, prawda, w tych i w tych momentach, bo za tym wszystkim stoi taka generalna idea stałej i intensywnej łączności świata żywych i zmarłych. To znaczy, że ci zmarli w wierzeniach tradycyjnych, oni jakby cały czas gdzieś tam byli w tle i cały czas towarzyszyli ludziom żyjącym w różnych ważnych momentach w ich życiu. Nie? Natomiast jeżeli byśmy chcieli jakby przyjrzeć się, gdzie dokładnie jakby te święta, które są, no powiedzmy, w taki szczególny sposób poświęcone zmarłym, no to najładniej czy najbogatsze formy przyjmuje to chyba na wschodniej Słowiańszczyźnie, zwłaszcza na Białorusi. Oczywiście te święta, one funkcjonują pod bardzo różnymi nazwami, bo to no możemy się posługiwać tutaj nazwą dziady jako takim pojęciem workiem, taką umowną nazwą, ponieważ tak naprawdę to pod wieloma różnymi nazwami istniało, bo to była między innymi też i radawnica, i przewody, i jeszcze wiele innych nazw. Natomiast na Białorusi miało to taką formę jakby najbardziej chyba rozbudowaną. I no, badacze kultury ludowej Białorusi, oni wskazują generalnie na takie cztery momenty, w których dziady odprawiano. Po pierwsze były to dziady zimowe. W różnych miejscach, też w różnych terminach te dziady zimowe były odprawiane, bo to była albo wieczerza wigilijna, czyli tak zwana postna jakutia, albo wieczerza przed Nowym Rokiem, czyli bohata jakutia, albo wigilię trzech króli to mogło być. Później mieliśmy tak zwane maslienny jedziedy, czyli dziady związane z zapustami tuż przed Wielkim Postem. Tam też się pojawiały elementy zaduszkowe. Później mieliśmy na Białorusi takie, no powiedzmy, dziady wiosenne, czyli to był albo czwartek po niedzieli wielkanocnej, albo wtorek po tak zwanej niedzieli przewodniej, czyli niedziela przewodnia to jest ta pierwsza niedziela po Wielkiej Nocy. To były tak zwane radaunickie dziady. Z kolei z zielonymi świątkami były związane troickie dziady. No i wreszcie te dziady jesienne,
To były na przełomie października i listopada, nazywano je albo Zmitrowski Jedziedy, albo Michałowski Jedziedy. Także tych dziadów na Białorusi, jak widać, było bardzo dużo, ale generalnie można powiedzieć, że one się lokowały w takich czterech momentach, czyli zima, wiosna, lato i jesień. A powiedz mi jedną rzecz, bo większość ludzi, jeżeli chodzi o te obrzędy dziadów, znaje głównie dzięki Adamowi Mickiewiczowi. I teraz moje pytanie, czy Adam Mickiewicz miałby możliwość zobaczenia tych obrzędów na własne oczy? I on, czy on opisywał je, bo je widział, czy po prostu, nie wiem, zebrał jakieś podania i zaczął pisać to, co mu ślina na język przyniesie? Czy miał możliwość? No, możliwość na pewno miał, ale czy widział na własne oczy? Trudno powiedzieć. To znaczy, ja nie znam takich dokumentów, które by jednoznacznie wskazywały na to, że Mickiewicz rzeczywiście był świadkiem. Trzeba pamiętać, że Mickiewicz nie był etnografem i nie prowadził jakichś takich stricte badań etnograficznych, ale jest dość prawdopodobne, że wychowując się, mieszkając w tamtych stronach, no widział rzeczywiście obrzędy dziadów. Tu warto by chyba dodać w kontekście dziadów Mickiewicza takie wyjaśnienie, że generalnie te dziady białoruskie, te wszystkie odmiany dziadów, o których wspominałem, można by podzielić na takie dwie formy, tak? To znaczy, że te dziady zimowe, one się odbywały w domach. To była wieczerza dla zmarłych, ale przygotowywana w chacie. Natomiast dziady wiosenne i letnie, one się odbywały na cmentarzach, czyli w całe jedzenie zabierano i udawano się na cmentarz. Tam zazwyczaj też ksiądz prawosławny odprawiał jakieś modlitwy i potem, potem biesiadowano po prostu bezpośrednio na grobie zmarłego. Tak to wyglądało. Ponieważ dużo ludzi też zaznajomiło się z, powiedzmy, że obrzędem dziadów, ale widzieli to na różnego rodzaju programach w stylu National Geographic, Discovery z Ameryki Środkowej, ogólnie Ameryki Łacińskiej. Tam w dzień zaduszny, czyli 2 listopada, tak, 2 listopada, oni wychodzą na cmentarze i tam naprawdę imprezy takie się dzieją, że no, powiem ci, że z chęcią bym był uczestnikiem takiej imprezy. Powiedz mi, czy to było podobne, wschodnia Słowiańszczyzna, do tego, co się dzieje na przykład w Meksyku? Nie wiem, jak to wygląda w Meksyku, bo tym się nie zajmowałem. Natomiast na wschodniej Słowiańszczyźnie rzeczywiście miało to wymiar, te wiosenne dziady, one miały wymiar takiej regularnej uczty, która była organizowana bezpośrednio na grobie. To po prostu jedzenie wykładano na grób i tam wokół grobu wszyscy siedzieli, pili wódkę, jedli różne rzeczy. Oczywiście część z tej napojów i posiłku odsypywano na grób albo zakopywano też, bo to jakby chodziło o to, że zmarli również uczestniczyli w tej uczcie. No, są takie zapisy etnograficzne, które wskazują na to, że te uczty na cmentarzach, one miały taki dosyć spektakularny, bym powiedział, charakter. To znaczy, no, że kończyły się taką naprawdę dosyć poważną imprezą i no, nie wszyscy wracali trzeźwi, a etnografowie notują, że niektórzy w ogóle nie wracali, czyli już spali na tym cmentarzu i wracali dopiero następnego dnia rano. Więc tak, to była taka po prostu regularna uczta na grobie. Więc wracając jeszcze do Mickiewicza, o którego pytałeś, bo to jest dosyć ciekawy trop, więc prawdopodobnie, no bo tu trzeba jeszcze o jednej rzeczy pamiętać, że obrzędy tego typu obrzędy zaduszne, czyli dziady,
na Białorusi były praktykowane przez chłopów. No jak wiemy, Mickiewicz chłopem nie był, więc jakby to nie jest rzecz, którą on praktykował czy znał jakby ze własnej rodziny. On mógł to widzieć tylko w okolicznych wioskach. I teraz jest dość prawdopodobne, że widział takie dziady, które były odprawiane na cmentarzu. Natomiast pytanie, czy widział dziady zimowe, które były odprawiane w chłopskich chatach. No tutaj już trudno powiedzieć. W każdym razie u Mickiewicza w dziadach jest to ciekawe, że te dwie formy, one tak naprawdę zostały połączone. Ci, którzy badali jakby twórczość Mickiewicza pod tym kątem, mówią, że on to skompilował, to znaczy takiej formy dziadów, jak mamy u Mickiewicza w dramacie, to tak naprawdę nigdzie nie było. Tak? Znaczy, żadne źródła etnograficzne nie potwierdzają takiej formy, bo jak pamiętamy u Mickiewicza, to jest tak, że to się odbywa na cmentarzu, ale nie na grobie, tylko w kaplicy. Tam specjalna kaplica cmentarna jest, gdzie się ludzie ze wsi gromadzą i tam przygotowują jakieś specjalne potrawy dla tych duchów, które są przyzywane. Więc prawdopodobnie to nigdzie tak czegoś takiego nie było, tylko Mickiewicz jakby to wymyślił i skompilował na potrzeby właśnie swojego poetyckiego dramatu z różnych jakby elementów zaczerpniętych z tradycji tam lokalnej, czy wymyślił coś takiego. Wracając do tych samych obrządków, bo w dalszym ciągu jestem bardzo ciekaw. Większość ludzi, która w tej chwili Wigilię odprawia w grudniu i to jest takie bardzo uroczyste, piękne i cudowne, zapomina przecież o tym, że ten ostatni nienakryte posłanie, które jest na stole, właśnie chyba jest dla tego dziada, prawda? No tak, w naszej Wigilii to jest jeden z takich niewielu elementów zaduszkowych, które przetrwały właściwie do naszych czasów. W tej chwili to się racjonalizuje w ten sposób, że to jest takie miejsce dla jakiegoś zbłąkanego wędrowca, który mógłby przypadkiem trafić do nas do domu w tym momencie, ale to jest ewidentnie taki sygnał zaduszkowego charakteru wieczerzy wigilijnej. To znaczy, że dawniej było to po prostu miejsce dla zmarłych z rodziny, którzy przychodzili tego wieczoru, żeby jeść wieczerze razem z żyjącymi. To warto pamiętać, że dość mocno jakby różni się tutaj te pozostałości, które mamy. Mocno różnią się, jeżeli spojrzymy na obszar działania kościoła katolickiego i kościoła prawosławnego. To znaczy tam, gdzie mamy przewagę prawosławia, tam te tradycje zaduszkowe i te elementy takie dziadów, one przetrwały dłużej i w takiej lepszej czy bardziej rozbudowanej formie. Z tego powodu, że Kościół katolicki w dużo bardziej zdecydowany sposób zwalczał te pogańskie różne elementy obrzędowości zadusznej. Natomiast Kościół prawosławny przyjął inną strategię i on po prostu postanowił to zaadoptować i schrystianizować i tam to wyglądało w ten sposób, że ksiądz prawosławny po prostu w tym uczestniczył. To znaczy, że najpierw była msza w cerkwi, ksiądz tam pokropił całe jedzenie i potem wszyscy sobie na tych grobach jedli, co w Kościele katolickim no, nie było praktykowane, było zakazywane. Więc tak naprawdę na terenach katolickich dużo mniej się zachowało tych elementów i to puste nakrycie podczas wieczerzy wigilijnej no, jest jednym z takich niewielu, które rzeczywiście wskazują na tym, że na to, że Wigilia była dawniej formą dziadów. To była uczta dla zmarłych też przygotowywana. Nie? Drugim takim elementem jest słoma. Słoma w różnych postaciach, która się pojawia, no jeszcze gdzieniegdzie się pojawia, prawda? Sianko jakieś tam się pod obrus wkłada, czy słomę. Dawniej na wsi rozścielano słomę na podłodze w całej chałupie, albo przynajmniej pod stołem. A bardzo ważne było to, że do chaty, do izby, w której ta wieczerza wigilijna się odbywała, wnoszono snop zboża, to o czym wspominałem na początku, czyli
pierwszy albo ostatni snop zboża, który był zbierany z pola i był nazywany dziadem. I on nie był młócony, tylko był właśnie przechowywany w stodole gdzieś tam aż do momentu Wigilii i w czasie Wigilii był wnoszony do izby i to był ten dziad właśnie, nie? Czyli on jakby z jednej strony symbolizował też tych zmarłych przodków, ale z drugiej strony to było właśnie to zboże, czyli pożywienie, które było ofiarowane tym zmarłym, którzy przybywali na wieczerzę wigilijną. No i w ogóle słoma jest takim atrybutem, który znowuż symbolicznie odsyła nas do świata zmarłych. Tam, gdzie jest słoma, tam zawsze pojawiają się pewne znaczenia związane ze zmarłymi, bo słoma jest takim materiałem, powiedzmy, mediacyjnym. To jest coś, co było żywe, co rosło, ale już jest martwe, ale z tej słomy znowuż może powstać jakieś życie. No? Więc ma bardzo silny taki potencjał symboliczny słoma i pojawianie się tej słomy też zawsze wskazuje na pewne związki tych praktyk, tych obrzędów ze sferą tamtego świata i zmarłymi. Ja chyba od ciebie nawet się dowiedziałem ciekawej rzeczy, którą chcę tutaj też słuchaczom powiedzieć. Gdzie ci zmarli się w tej słomie znajdowali? No, to są też różne koncepcje, ale generalnie można spotkać się z takimi zapisami, że w ogóle słoma jest jakby tym miejscem, gdzie dusze osób zmarłych mogą się lokować, a szczególnie w tych, nie wiem jak to się nazywa, kolanka takie, tak? Kolanka chyba, jeżeli słoma ma takie właśnie zgrubienia, no to właśnie tam. Ciekawe jest, że dosyć często źródła etnograficzne notują taki zwyczaj bardzo, bardzo znaczący, który polegał na tym, że jeżeli człowiek konał bardzo długo, nie mógł umrzeć, to żeby ułatwić mu umieranie i przyspieszyć to przejście na tamten świat, to go wyciągano z łóżka, na podłodze rozkładano słomę i kładziono go na tej słomie, na gołej podłodze. I to jakby wierzono, że ta jego dusza, która jakby nie chce, ale nie może z jakichś powodów wyjść z tego ciała, że jak go położą bezpośrednio ciałem na tej słomie, no to ono łatwiej w tą słomę przejdzie i ten człowiek łatwiej i spokojniej umrze, nie? Najprawdopodobniej dostawał wtedy hipotermii i też pomagało mu to zemrzeć i odejść z tego świata. Ale przejdźmy do kolejnego tematu. Wspominałeś tutaj takie piękne słowo, które mi w dalszym ciągu brzęczy w uszach, Radunica. W Dolnośląskiem, w masywie Ślęży jest taka góra, która się nazywa Radunia. Powiedz mi, czy to ma coś wspólnego z tym słowem i w ogóle jakie jest źródło słów tego słowa? Źródło słów, no on prawdopodobnie odsyła nas do takiego sensu jak radować się, cieszyć się. I Radunica, czy Radawnica, czy Radaunica, różne są jakby takie lokalne też odmiany tego słowa. No to było jedno z form, jedna z form dziadów praktykowana na Białorusi. To były dziady wiosenne, tak jak wspomniałem już o tym. Ona była praktykowana we wtorek po niedzieli przewodniej. Przewodnia, to jest w ogóle ciekawe też słowo, taka mała dygresja. Tydzień przewodni i niedziela przewodnia, czyli to się odbywa bezpośrednio po Wielkanocy. Nie? Mamy tydzień przewodni i potem jest niedziela przewodnia. Skąd ta nazwa? No prawdopodobnie stąd, że od słowa przewodzić, prowadzić, czyli jakby przeprawiać czy łączyć dwa światy. Prawda? To jest tydzień, który był poświęcony właśnie w tradycji prawosławnej i tej wschodniosłowiańskiej, to właśnie w tym tygodniu koncentrowały się te różne formy obrzędów poświęconych zmarłym i właśnie zazwyczaj kończyła to Radawnica, czyli to był już ten wtorek po niedzieli przewodniej, jako takie święto
No właśnie, najbardziej radosne, tak? Bo teraz, jeżeli przyglądamy się tym dziadom na Białorusi, które, jak już powiedzieliśmy, były takie najbardziej rozbudowane i najwięcej tych form było, to badacze wskazują na to, że te, na przykład te dziady zimowe, one miały charakter taki bardzo poważny, wręcz ponury. Natomiast dziady wiosenne, czyli właśnie radawnica, były bardzo radosne i takie spektakularne. I te imprezy na grobach z piciem i jedzeniem, o których mówiliśmy wcześniej, no to właśnie miały miejsce w czasie radawnicy. Nie? Tutaj, nie wiem, mogę przeczytać nawet fragment takiego opisu z Czesława Pietkiewicza, takiego artykułu Umarli w wierzeniach w Białorusi, który pisze właśnie o radawnicy. Mówi tak, to też uczta przestaje być obrzędowa w pewnym momencie i w nastroju bardzo wesołym przeciąga się nieraz do nocy, a niektórzy mimo woli nocują nawet na cmentarzu. I to jest właśnie jakby kwintesencja tego, to znaczy, że ta radawnica polegała na tym, że rzeczywiście ludzie się cieszyli, prawda? Radowali się z tego, że ci zmarli, jakby oni wracają tutaj na ten świat, ucztują z żywymi i potem odchodzą z powrotem, ale cały czas się opiekują się żyjącymi, opiekują się dostatkiem, urodzajem i to jest jakby powód do radości. Powiedz mi jedną rzecz jeszcze, znaczy w sumie jeszcze za parę, mam nadzieję. Chodzi mi o to, że te dziady, o których rozmawiamy w aspekcie ludzkim, to są przedstawiciele w sumie ludzi, którzy już dawno zmarli. Czy gdzieś na terenie ówczesnych Słowian w dniu dzisiejszym jeszcze spotyka się ludzi, którzy pamiętają dawne obrzędy i na przykład jak i gdzieś jeszcze, nie wiem, występują te dziady wędrowne, gdzieś można ich spotkać i zobaczyć, jak oni wyglądali? Trudno mi powiedzieć, czy dzisiaj, to znaczy na pewno w Polsce nie, chociaż tutaj parę razy spotkałem się z takimi, jak czasami w czasie różnych wykładów pojawiają się pytania i ktoś tam mówi, a ja takiego dziada, prawdziwego dziada, pod kościołem widziałem. Oczywiście nawet w Polsce możemy spotkać pod kościołami żebraków, którzy się modlą, albo nawet, to mi się też zdarzyło, spotkać pod kościołem żebraka, który śpiewał pieśni. Także w tym sensie, no tak, bo trzeba pamiętać o tym, że dziad jako żebrak wędrowny, jakby jego podstawową taką cechą było to, że on się modlił. Modlił się przede wszystkim za dusze zmarłych. I za tą modlitwę on był wynagradzany. To znaczy, że ludzie na wsi wierzyli, że taka modlitwa żebraka jest bardzo skuteczna właśnie jeżeli chodzi o dusze zmarłych. I teraz oni byli po prostu wynagradzani albo pieniędzmi, albo jedzeniem, właśnie za to, żeby się modlić za zmarłych. Szczególnie właśnie w trakcie obrzędów zadusznych i w trakcie świąt zadusznych, gdzie żebracy się gromadzili pod cmentarzami albo pod kościołami i tam wszyscy przynosili im specjalne jedzenie i ofiarowali tym żebrakom. To było szczególnie popularne właśnie na terenach katolickich, gdzie jak powiedzieliśmy, nie można było tego jedzenia wnosić na cmentarze i tam sobie ucztować na grobach, bo Kościół katolicki tego zakazywał, no więc wymyślono taką jakby alternatywną formę karmienia zmarłych, to znaczy to jedzenie przynoszono i wręczano żebrakom. I to Kościół katolicki akceptował, a ludzie w ten sposób karmili takich przedstawicieli zmarłych w postaci żebraków. I teraz wracając do twojego pytania, czyli właśnie żebracy, dziadowie żebracy, oni się modlą za dusze zmarłych. I teraz, czy dzisiaj tacy żebracy występują? No, nie da się wykluczyć, to znaczy, że są żebracy, którzy pod kościołami czy pod cmentarzami się pojawiają i oni się tam modlą. Czasami, bardzo rzadko, ale zdarza się, że śpiewają jakieś pieśni. Natomiast to, co się zmieniło, to na pewno nasz sposób, taki powszechny sposób myślenia o żebrakach. To znaczy nie ma tej idei, moim zdaniem, w społeczeństwie polskim, że żebracy są
przedstawicielami świata zmarłych. To znaczy, że właśnie ta ich modlitwa jest jakaś bardzo skuteczna. Jeżeli dajemy tym żebrakom jakąś jałmużnę, to jest właśnie forma jałmużny w takim znaczeniu chrześcijańskim, tak? To znaczy, to jest już coś innego, bo ja daję jałmużnę po to, żeby jakby moje grzechy zmazać, czy moją duszę ratować, a nie jakby ta jałmużna ma inny sens. Albo daje po prostu jakieś datki po to, żeby tych ludzi nie wiem, w jakiś sposób im pomóc. Czyli jakby w moim przekonaniu nie ma takiej idei dziadów już w tej chwili, jaka była w kulturze tradycyjnej i jaka była po prostu taką podstawą funkcjonowania wędrownych dziadów. Jak to jest w innych krajach, trudno mi powiedzieć, bo nie prowadziłem jakichś takich badań na ten temat, więc nie wiem, czy na Białorusi, czy na przykład gdzieś na południowej Słowiańszczyźnie być może wygląda to inaczej. Natomiast w moim przekonaniu w Polsce w tej chwili nie ma takich dziadów, o jakich my tutaj w tej chwili rozmawiamy. Wspominałeś o takim czymś, że byłeś świadkiem pod kościołem takiego dziada, który nie tylko i wyłącznie żebrał, ale śpiewał. Tak. Czy tacy dziadowie, oprócz tego, że wędrowali od wsi do wsi i żebrali właśnie, czy oni mieli jakiś fach wyuczony, właśnie chociażby to śpiewanie, czy coś jeszcze? Więc na terenach etnicznie polskich, dlatego podkreślam to, bo to też mogło inaczej wyglądać. Na przykład inaczej to wyglądało na Ukrainie. Tutaj to jest osobny wątek ukraińskich dziadów lirników, który możemy później poruszyć. Natomiast na terenach etnicznie polskich zwykle bywało tak, że dziadem stawał się ten, kto już nie mógł pracować z jakichś powodów. Nie mógł pracować w polu, tak? Albo był za stary, albo był fizycznie niesprawny i dlatego jakby jedyną możliwą, dostępną formą zarobkowania były żebry. Trzeba pamiętać, że wtedy nie było ZUS-u ani żadnych innych systemów emerytalnych. W związku z tym, jeżeli ktoś na wsi nie mógł pracować, to nie mógł zarabiać. Nie miał środków na utrzymanie, jeżeli go rodzina na przykład nie chciała utrzymywać, albo on nie chciał być obciążeniem dla rodziny. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że dziad była taka swego rodzaju instytucja społeczna też, to znaczy taki społecznie akceptowalna forma, w jakiej ludzie mogli utrzymywać się przy życiu, ci, którzy nie byli w stanie już fizycznie pracować w polu czy na gospodarstwie. Nie? Nie wiem, być może niektórzy pamiętają z Chłopów Reymonta, tam jest właśnie taka sytuacja, że bohaterka jedna, ona sezonowo uprawia takie żebractwo, to znaczy w momencie, kiedy są prace w domu, jest lato i wiosna, to ona tam jest z rodziną i pracuje, a potem jak już nie ma co robić, nie ma pracy, to ona idzie na żebry. I potem znowu wraca, nie? Więc tak tacy sezonowi żebracy też występowali. Bardzo często żebrakami byli żołnierze, którzy wracali na przykład po 25 latach służby w armii carskiej i też już nie byli w stanie dalej pracować. No czy osoby z różnymi takimi dysfunkcjami fizycznymi, to były najczęstsze przyczyny. Miałam taką jedną teorię, którą chciałbym potwierdzić tutaj akurat u Ciebie, czy to jest prawda, czy fałsz. W dawnych czasach, no może troszeczkę dalszych niż Ty się akurat nimi zajmujesz, czyli na pewno nie XIX czy XVIII wiek, ale jeszcze wcześniej, chociaż też możliwe, że w tym XIX wieku takie coś się działo, to jednak ci dziadowie, którzy wędrowali od wsi do wsi, to byli takimi nośnikami informacji i wiadomości dla ludzi z szerokiego świata. Czy to jest prawdą? Tak, to jest prawdą. To znaczy tak było nawet w XIX wieku i to dosyć często źródła etnograficzne potwierdzają, że w kulturze ludowej, gdzie no jak wiemy w XIX wieku nie było prądu, nie było radia, telewizji, ale też na polskiej wsi zasadniczo mieliśmy do czynienia z analfabetyzmem,
dopiero gdzieś tam pod koniec XIX wieku, prawda, pojawia się umiejętność czytania i pisania. No więc mobilność ludzi była bardzo niewielka, to znaczy oni się przemieszczali no, w granicach tam tylko kilku wsi czy do najbliższego miasteczka na jakiś jarmark, w związku z czym taki dziad, który wędrował, był często jedyną taką osobą, która no, mogła przynieść jakieś tam wieści z szerokiego świata. Ci dziadowie czasami pokonywali dosyć duże odległości, bo oni też wędrowali do różnych lokalnych, czy nawet ponadlokalnych sanktuariów, miejsc świętych, zwłaszcza w okresie, kiedy odbywały się tam odpusty, bo to było też bardzo tak jakby korzystne z punktu widzenia finansowego dla nich. Było wtedy dużo ludzi, dużo jałmużny można było pozyskać. W związku z tym jakby dziadowie odwiedzali takie miejsca, których zazwyczaj chłopi w ogóle nie docierali tam i z tych miejsc mogli przynosić różne opowieści. I teraz ważne było to, że chłopi jakby chcieli, lubili słuchać tych opowieści i to opowiadanie było też pewną formą, jakby to powiedzieć, takiej usługi, którą dziadowie mogli świadczyć i za to też byli wynagradzani. Czyli można by powiedzieć, że oni byli nie tylko modlili się za dusze zmarłych, ale właśnie również dostarczali, no powiedzmy, swego rodzaju rozrywki w postaci opowieści o różnych dalekich stronach. Często były to bardzo osobliwe, jakieś takie fantastyczne historie, niewiele mające wspólnego z jakąś tam realną rzeczywistością, ale ludzie po prostu chcieli tego słuchać. No, można powiedzieć, że to była taka pierwotna, archaiczna forma ustnego przekazu medialnego, taki dziad. Chciałbym sobie takiego posłuchał czasami. No, mogą no być to ciekawe jest to, że część tych opowieści, ona przybierała formę śpiewaną, czyli to były pieśni dziadowskie, które właśnie bardzo często opowiadały różne historie i tego typu teksty się zachowały. Natomiast no, nie zachowały się te teksty, które miały charakter, powiedzmy, prozatorski. To znaczy tak do końca nie wiemy, w jaki sposób ci dziadowie opowiadali, ani też dokładnie o czym. Wiemy, że opowiadali na przykład, dosyć częstym takim wątkiem były historie świętych obrazów. To były często chrześcijańskie takie wątki, albo legend o różnych świętych, o cudach, albo właśnie różne historie cudownych uzdrowień, czy inne cuda, które zdarzały się w miejscach objawień, najczęściej objawień maryjnych, bo tam też dziadowie docierali właśnie do sanktuariów maryjnych na odpusty i potem te historie, które tam były opowiadane, oni przynosili czy roznosili po całej okolicy i dalej opowiadali. Jeśli chodzi o ubiór, powiedz mi, czy był jakiś szczególny element ich ubioru, który rozróżniał ich, że nie wiem, zobaczyłbym go na horyzoncie i powiedziałbym, że o, dziad idzie, bo właśnie co? No prawdopodobnie tak, od razu byś go rozpoznał. Takim charakterystycznym elementem ubioru, o którym wspomina wiele źródeł etnograficznych, to jest torba. Torba, nawet często się to określa jako torba dziadowska. Na zdjęciach, w ogóle jest dosyć dużo zdjęć wędrownych dziadów z XIX wieku. Oni byli dosyć malowniczy i dosyć często w związku z tym byli chętnie fotografowani przez takich fotografów etnograficznych. I ta torba dziadowska, często dwie torby były przez ramię mieli przewieszone, z jednej strony jedną torbę, z drugiej drugą. To jest taki charakterystyczny element, po którym można bardzo łatwo rozpoznać dziada. No, ta torba oczywiście służyła do przenoszenia różnych rzeczy, przede wszystkim jedzenia, bo warto sobie uzmysłowić taki fakt, że w XIX wieku na wsi w zasadzie nie było pieniędzy, to znaczy tam bardzo niewielkim stopniu występował pieniądz w gotówce, w związku z tym niewielu gospodarzy mogło w ogóle takiego żebraka tam obdarzyć jakimś drobnym pieniądzem. To, co im dawano, to przede wszystkim jedzenie,
chleb czy tam inne produkty, które, no jak wiemy, jeżeli żebrak dostawał chleb, no nie był w stanie go zjeść od razu w całości, więc z tego jedzenia im się zbierało dosyć dużo i te torby, właśnie takich pokaźnych rozmiarów torby, które służyły do magazynowania i przenoszenia tego jedzenia. Poza tym na przykład, no o czym jeszcze się często wspomina, to kij. Żebrak miał taki duży kij. Albo... Proszę? Do poganiania psów chyba. Tak, do poganiania psów. Co jest ciekawe, na tym kiju bardzo często była montowana skóra z jeża. Jeżeli udało się zdobyć jakiegoś jeża i tą skórę wyprawić, to na tym kiju, i to też widać na zdjęciach, są zdjęcia, które to dokumentują, taki kij i nas na końcu przybita skóra z jeżem. I to służyło dokładnie, tak jak mówisz, do obrony przed psami, które no prawdopodobnie bardzo tych dziadów gnębiły i atakowały. Jest jeszcze jeden element bardzo ciekawy, mianowicie taką alternatywą dla tego kija ze skórą z jeża mógł być bicz czy bat. I to, że dziadowie dosyć często mieli takie baty, które służyły właśnie do opędzania się od psów, to się nawet utrwaliło w języku polskim, bo w tej chwili się tego już rzadko używa, ale takie sformułowanie, taki frazeologizm funkcjonował, że ktoś się rozpuścił jak dziadowski bicz. To często w stosunku do dzieci się używało, że aż się rozpuścił jak dziadowski bicz. I mało kto w ogóle tego już teraz używa i mało kto wie, o co chodzi w tym, ale to dokładnie właśnie bierze się stąd, że dziad miał taki bicz, którym te psy próbował przegonić. No racja, bo przecież psy nie wiedzą o tym, że to Pan Jezus przychodzi do nich, więc trzeba im przypomnieć troszeczkę, szczególnie tą skórą z jeża. Co to, powiem Ci, że pierwszy raz usłyszałem o tym, ale fajna sprawa. Wspominałeś tutaj jeszcze o takim czymś jak dziad Lirnik. I to mnie też bardzo ciekawi. Czy oni tylko i wyłącznie tym zarabiali, że lirą? Lirnictwo jest taką specyficzną, można powiedzieć, odmianą tej tradycji, która wykształciła się przede wszystkim na Ukrainie, też na Białorusi tacy dziadowie lirnicy funkcjonowali. Znaczy w ogóle lira korbowa, tak, bo mówimy tutaj, trzeba by uściślić, o lirze korbowej, to jest taki instrument strunowy, gdzie te struny pociera się nie smyczkiem, tak jak w skrzypcach czy w wiolonczeli, ale jest tam zamontowane takie specjalne koło, które jest poruszane przy pomocy korby. Jest to dosyć prosty instrument, stosunkowo łatwo, na takim poziomie podstawowym, tak, stosunkowo łatwo się nauczyć grać na tym. Instrument bardzo popularny w Europie i bardzo stary zresztą, bo tam pierwsze wzmianki to bodajże gdzieś wczesne takie średniowiecze są, ale on jakby w różny sposób był wykorzystywany w Europie, akurat na Ukrainie i na Białorusi. On stał się takim bardzo popularnym instrumentem wśród żebraków. I teraz to jest o tyle ciekawe, że tutaj jakby to środowisko trochę inaczej funkcjonowało niż na terenach etnicznie polskich. Mianowicie ci lirnicy, dziadowie lirnicy, oni tworzyli taką, powiedzmy, bardziej profesjonalną korporację. To znaczy można powiedzieć, że oni byli przede wszystkim takimi wędrownymi muzykami, pieśniarzami, których główną aktywnością właśnie nie było wcale żebranie czy modlenie się, tylko właśnie było śpiewanie pieśni. I oni śpiewali dwa rodzaje pieśni. To były po pierwsze pieśni religijne, różnego rodzaju psalmy, modlitwy i w ten sposób też się modlili. Ale oni też śpiewali pieśni epickie, bo na Ukrainie istniała bardzo piękna też i bogata tradycja epicka, tak zwane dumy. Bohaterskie pieśni epickie, które opowiadają o bojach, jakie toczą Ukraińcy albo z Turkami, albo z Polakami. I między innymi właśnie te pieśni też lirnicy wykonywali.
W związku z czym jakby te ich wędrówki miały charakter taki trochę inny, to znaczy oni wędrowali też od wsi do wsi, od domu do domu i tam śpiewali te pieśni i to była właśnie taka forma jakby i opowieści i przenoszenia informacji, ale też pewna forma rozrywki, którą oni dostarczali tej wiejskiej społeczności i za to byli wynagradzani. To, co jest ważne, to właśnie, że ukraińskie lirnictwo było bardziej, no, można by dzisiaj powiedzieć, takie zinstytucjonalizowane, tak? To znaczy, że oni nawet mieli pewne swoje cechy, w których się organizowali, były pewne formy, powiedzmy, szkolenia, były pewne obrzędy inicjacyjne, które tak zwane wyzwoliny, to znaczy, że na przykład początkowo taki początkujący lirnik najpierw chodził z jakimś tam starszym lirnikiem, uczył się, pomagał mu i tak dalej, potem dopiero w pewnym momencie były też pewne formy egzaminów z modlitw, z pieśni i po takich wyzwolinach on dopiero otrzymywał jakby od tego cechu pozwolenie na to, żeby wędrować i grać w jakiejś okolicy. Więc to było dosyć mocno zinstytucjonalizowane na tamtych terenach. No i to dosyć ciekawa tradycja, która w tej chwili no, w jakiejś tam formie próbuje być odradzana na Ukrainie, ponieważ to ukraińskie lirnictwo, one właściwie w latach 40. zostało w dosyć radykalny sposób zlikwidowane przez Józefa Stalina. No jest taka opowieść o tym, że Stalin zwołał taki, czy też no może nie on, ale jakby z jego polecenia został zwołany taki zjazd ukraińskich lirników i oni po prostu zostali załadowani do jakiegoś pociągu i wywiezieni gdzieś tam i już nigdy nie wrócili. W związku z tym to lirnictwo jakby tam zostało w ten sposób bardzo mocno ograniczone, ale później, zwłaszcza po 90 roku, kiedy Ukraina odzyskała niepodległość, jest dosyć silny taki ruch na Ukrainie i te bractwa lirnicze, one się odradzają i w tej chwili to dosyć intensywnie tam działa. No, wszyscy wracamy do korzeni, to mnie bardzo, bardzo cieszy. Na sam koniec chcę tutaj zaproponować parę publikacji, które można by było dla większości ludzi zaproponować i tutaj będę prosił Ciebie właśnie o ich wymienienie. Ale ja na sam początek też zaproponuję jedną książkę, która w większości ludziom się też bardzo spodoba, jeżeli tylko i wyłącznie chcieliby poszerzyć swoje wiadomości na temat dziadów wędrownych. I to jest książka, która się nazywa Dziady, rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach pana doktora Piotra Grochowskiego, którą mam właśnie przed sobą. Przepiękna okładka, bo na samym początku jest świetne zdjęcie obrazujące, jak w ogóle tacy dziadowie mogli wyglądać. Z lirami, długie włosy, posiadają wąsy, brody. No i oczywiście część z nich posiada tutaj te swoje wielkie lagi. Nie widzę tutaj tego jeżowej skórki, ale swoje torby gigantyczne mają przewieszone przez ramię. Piotrze, a co ty proponujesz dla ludzi? No tak, dziękuję za tę rekomendację mojej książki. W książce jest jeszcze więcej zdjęć innych dziadów. Także tam można też sobie pooglądać i poczytać. Z tego co wiem, książka jest dostępna już tylko w wersji elektronicznej, bo nakład papierowy jest wyczerpany i chyba już nie będzie go. Natomiast tak, co ja mógłbym zaproponować, no to jest tak, podstawową, jeżeli chodzi o dziadów wędrownych, to podstawową publikacją, taką chyba najlepszą, najcenniejszą, najbardziej wszechstronną, to jest książka Kati Michajłowej. To jest bułgarska etnolożka. Dziad wędrowny w kulturze ludowej Słowian. Książka została właśnie przetłumaczona na język polski, wydana i to jest bardzo dobra publikacja.
ponieważ ona zbiera rzeczywiście ogrom materiału z całej słowiańszczyzny i to jest taka bardzo gruba też książka. Taki mocne studium komparatystyczne, ponieważ możemy tutaj jakby też poszukać, porównać jakby różne tropy z różnych krajów, to znaczy widać i pewne różnice, ale też widać pewne takie zasadnicze podobieństwa, nie? Że ta idea dziadów właśnie, to ona była nie tylko, nie dotyczyła terenów polskich, ale to była na całej Słowiańszczyźnie jakby dość podobnie to wyglądało. Także polecam książkę Kati Michajłowej, chyba wielu osobom znana ta książka jest. Natomiast jeśli chodzi o dziady jako obrzędy poświęcone zmarłym, czyli czy też w ogóle inne formy obrzędów zadusznych, funkcjonujące pod innymi nazwami, no to tutaj jest kilka takich publikacji. No, mógłbym powiedzieć, że nie ma takiej jednej klasycznej książki, która by to wyczerpywała. Oprócz może, no, na pewno warto polecić taką książkę Olimpii Swianiewiczowej. To jest interpretacja dziadów mickiewiczowskich na podstawie Skarbca Kultury Białoruskiej. Taki długi, skomplikowany tytuł. Olimpia Swianiewiczowa, książka wydana nie tak dawno przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. I Swianiewiczowa przez wiele lat się zajmowała też zbieraniem czy badaniem różnego rodzaju wątków, które właśnie gdzieś tam się ocierają o ten dramat Mickiewicza, ale ona próbowała właśnie pokazać, jak ten dramat Mickiewicza ma się do tej rzeczywistości etnograficznej, więc w tej książce jakby dużo takich materiałów jest zebrany. Jest jeszcze, jeśli chodzi o Białoruś, tam gdzie, tak jak mówiliśmy, najbardziej pozbudowane są te obrzędy zaduszne, to na pewno książka Czesława Pietkiewicza, Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego, to jest też bardzo dobra rzecz i tutaj sporo na temat różnych form obrzędów zadusznych informacji można znaleźć. Czesław Pietkiewicz, on też opublikował takie dwa artykuły w Pamiętniku Warszawskim bodajże pod tytułem Zmarli w wierzeniach Białorusinów. I to jest tak jakby też dobra publikacja, taka kompilacja najważniejszych informacji dotyczących właśnie świąt zmarłych. Ten Pamiętnik Warszawski, on jest dostępny w bibliotekach cyfrowych w wersji zdigitalizowanej, więc łatwo do tego dotrzeć. Także Czesława Pietkiewicza też polecam. Więc jak ktoś w tej chwili będzie sobie to czytał, to będzie mógł sobie zabić nie dość, że piękny czas, to jeszcze nauczyć się coś ciekawego o naszej wspólnej historii. Piotrze, ja Ci bardzo dziękuję za wspaniałe informacje, które nam tutaj dzisiaj przekazałeś i mam nadzieję na kolejne nasze spotkania, tym razem no, w innej tematyce na pewno. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Piotr Grochowski, ja się nazywam Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa.